krew. Niezbędna do życia. Nie można jej zastąpić nawet najbardziej zaawansowanymi wynalazkami medycyny. Jej jedynym źródłem jest drugi człowiek. Tylko w Polsce każdego roku dokonuje się prawie 2 milionów transfuzji, które ratują ludzkie życie. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie Ludwig Hirschfeld, twórca jednej z gałęzi medycyny, seroantropologii. Pokazał, że grupy krwi są cechami dziedzicznymi. Był nominowany do Nagrody Nobla. Był jednym z takich gigantów w świecie medycyny, dzięki któremu my mamy dostęp do takich terapii, o których nie mogli marzyć ludzie z początku XX wieku. Wykazał, że grupy krwi to są cechy dziedziczne, dziedziczą się zgodnie z prawami Mendla i wprowadził nazewnictwo grup krwi AB0AB, które do dzisiaj się stosuje. Nazewnictwo Hirschfelda, wprowadzone przez niego w 1910 i 1911 roku, się rozpowszechniło między innymi dlatego, że służba medyczna Armii Stanów Zjednoczonych wprowadziła grupy krwi na tak zwanych nieśmiertelnikach. Wszystkie armie poszły za jej śladem i po II wojnie światowej już używano wyłącznie nazw AB i 0, tych prowadzonych przez Hirschfelda. Odkrycie Hirschfelda, że grupy krwi są stałymi cechami ludzi i dziedziczy się je zgodnie z prawami Mendla, zrewolucjonizowało proces przetaczania krwi. Kilka lat później ustalono, że cytrynian sodu sprawia, że po pobraniu krew nie krzepnie. Dzięki temu powstały banki krwi, a krew można przechowywać i przetaczać osobom, które tego potrzebują. Współcześnie transfuzja krwi jest najczęściej wykonywaną procedurą medyczną. Jeżeli ktoś ma grupę 0, to ma przeciwciała anty-A i B. Kto ma grupę A, ten ma przeciwciała anty-B. Kto ma grupę B, ten ma przeciwciała anty-A. Osoba o grupie AB nie ma żadnych tego typu przeciwciał. Wiadomo, że nie można przetoczyć na przykład krwi grupy A osobie 0, ponieważ osoba 0 ma przeciwciała, takie białka, które rozpoznają te krwinki i te przeciwciała spowodują aglutynację, czyli takie zlepienie się krwinek tej osoby, od której tę krew pobrano. Trzeba zaznaczyć, że jest jeszcze drugi antygen grupowy, bardzo ważny, to jest antygen RH. Jeżeli ktoś ma grupę RH+, to też może dostać tylko grupę RH+. Kto ma grupę RH-, ten może dostać grupę RH-. Też taka zasada panuje. Każdego roku na całym świecie krew jest oddawana około 120 milionów razy. Jedną jednostką krwi można obdarować nawet 3 osoby. Co roku transfuzje ratują życie milionów ludzi. Ludwig Hirschfeld zrobił też kolejne odkrycie. Badał krew żołnierzy tzw. Armii Orientu, która w czasie I wojny światowej skupiała żołnierzy z całego świata, różnych narodowości, różnych grup etnicznych i wykazał, że częstość występowania grup krwi u ludzi z różnych stron świata jest różna. W Europie dominuje grupa A, w Indiach grupa B, a w Afryce grupa 0. Ma to związek z podatnością na zachorowania na różnego rodzaju choroby, takie jak malaria lub cholera. Pandemia COVID-19 pokazała, że zarówno zarażalność, jak i przebieg tej choroby COVID-19 jest związany z grupą krwi. I generalnie grupa 0 stosunkowo najlepiej chroni przed COVID-19. W czasie I wojny światowej Ludwig Hirschfeld wraz z żoną Hanną stworzyli również skuteczną szczepionkę na tyfus, który dziesiątkował wówczas żołnierzy i ludność cywilną. Po zakończeniu wojny Hirschfeldowie wrócili do odradzającego się państwa polskiego. Ludwig współtworzył Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.
tam pracowano nad szczepieniami, produkowano szczepionki, badano różne problemy ówczesnego społeczeństwa, czyli na przykład Hirschfeld w międzywojniu bardzo dużo czasu poświęcił na przykład badaniom chorób wenerycznych. Długoletnie badania Hirschfelda przyczyniły się też do rozwoju medycyny sądowej. Analizy krwi pomogły bowiem wykluczać ojcostwo oraz rozwikłać najbardziej zawiłe zagadki kryminalne. Takie jak sprawa Gorgonowej, czyli najsłynniejszy proces II Rzeczpospolitej. Rita Gorgonowa była oskarżona o zabójstwo 17-letniej Lusi Zarembianki, córki swojego partnera. O sprawie rozpisywały się wszystkie ówczesne gazety, a proces sądowy do dziś wzbudza wiele kontrowersji. Głównym dowodem było futro Gorgonowej zakrwawione. I teraz nie wiadomo było, czy to jest krew ofiary, czy krew samej Gorgonowej, która też, jak twierdziła, skaleczyła się w rękę, otwierając czy wybijając szybę. Ludwik Hirschfeld był biegłym w tym procesie i wykazał, że to futro nie może być użyte jako dowód, ponieważ materiał był źle zabezpieczony i w zasadzie nie można powiedzieć, czyja to krew była na tym futrze. Hirschfeld badał również chusteczkę Gorgonowej, na której miały znajdować się ślady krwi ofiary. Podważył tę jedną z najważniejszych poszlak. Wstrząsnęło to całą opinią publiczną. Co ciekawe, z jego opinią nie zgadzał się inny biegły profesor Jan Olbricht, który we wcześniejszych sprawach wielokrotnie powoływał się na autorytet Hirschfelda. Spór ten stał się pożywką dla prasy, w której pojawiały się setki artykułów o nieścisłościach w przewodzie sądowym. Ostatecznie Gorgonowa została jednak skazana. Hirschfeld, nie zwracając uwagi na zainteresowanie prasy, organizuje ośrodki krwiodawstwa. Dzięki niemu Polska była pierwszym krajem w Europie, który prawnie uregulował kwestię dawców krwi. Spokojne warszawskie życie Hirschfelda zostało brutalnie przerwane przez wybuch II wojny światowej. Hirschfeld założył w getcie laboratorium i przede wszystkim tworzył tajne komplety medycyny. Zresztą tę medycynę w getcie warszawskim studiowało aż 500 młodych ludzi. Część ludzi w getcie też została wyszczepiona i to dzięki wysiłkowi Hirschfelda. Sprowadzał szczepionki produkowane w zespole profesora Weigla. Produkowano również szczepionki przeciwko tyfusowi w Państwowym Zakładzie Higieny. Dzięki pomocy przyjaciół Hirschfeldowi i jego żonie udało się uciec z getta i przeżyć wojnę. Bezpośrednio po jej zakończeniu Ministerstwo Oświaty wysłało ich na ziemię odzyskane. Profesor Ludwik Hirschfeld przyjechał do Wrocławia w roku 1945 i został pierwszym dziekanem Wydziału Lekarskiego. Wtedy Wydział Lekarski należał do Uniwersytetu i Politechniki. Jego nazwisko było magnesem dla innych wybitnych uczonych, których większość przyjechała z Lwowa. Potrafił dosłownie 3 lata po wojnie stworzyć takie miejsce i takie możliwości terapeutyczne, żeby ratować dzieci z konfliktem serologicznym, które jeszcze chwilę wcześniej były skazane na śmierć albo ciężkie kalectwo. To się dawniej zdarzało bardzo często. Kobieta RH minus, czy RH ujemna, jeżeli miała dziecko RH dodatnie, to w pierwszej ciąży na ogół nic się nie działo, ale przy porodzie nastąpiło wymieszanie się krwi matki i dziecka, powstawały przeciwciała i te przeciwciała potem przy drugiej ciąży rozpoznawały krwinki dziecka. Dochodziło do hemolizy, uszkodzenia mózgu. Tu Ludwik Hirschfeld też w pewnym sensie był pionierem, ponieważ on wprowadził w Polsce zaraz po II wojnie światowej tak zwane transfuzje wymienne. Transfuzja wymienna krwi, którą po raz pierwszy według zaleceń profesora Hirschfelda wykonał profesor Jabłoński, dotyczyła noworodka, którego matka straciła już 6 dotychczasowych ciąż z powodu konfliktów w zakresie grup RH. Napisała do profesora Hirschfelda, który zaprosił matkę do Wrocławia i tutaj wspólnie z profesorem Jabłońskim, tuż po urodzeniu, wykonali transfuzję wymienną, eliminując te czynniki w krwi noworodka
powodujące konflikt, tak że ten noworodek przeżył. Hirschfeld pomógł w ten sposób wielu polskim matkom i noworodkom. Rozwój medycyny przyniósł kolejne nowatorskie sposoby przeciwdziałania konfliktowi serologicznemu. W dzisiejszych czasach, jeżeli do porodu przychodzi mama, która ma grupę krwi RH-, to po porodzie sprawdzamy grupę krwi dziecka. Jeżeli dziecko ma grupę RH+, to podajemy mamie taką specjalną szczepionkę, immunoglobulinę, anty-RHD. W takiej dawce, która będzie adekwatna do przebiegu porodu, czyli adekwatna do tego, jak dużo tej krwi mogło się przedostać do mamy i spowodować takie pobudzenie organizmu do walki z tym ciałem obcym. Dzięki temu właściwie 98% konfliktów serologicznych dzięki prawidłowej profilaktyce poporodowej zostało wyeliminowane. W 1950 roku Hirschfelda nominowano do Nagrody Nobla za badania nad dziedziczeniem grup krwi oraz wyjaśnienie zjawiska konfliktu serologicznego. Niestety jej nie otrzymał. Moim szefem był profesor Ludwig Hirschfeld. Zagadnieniem numer jeden i chorobami najczęściej dręczącymi Polaków to była gruźlica, kiła, no i szereg innych typu zakaźnego tam przewodu pokarmowego i tak dalej. Dlatego mu zależało, żeby utworzyć instytut. Każdy pracownik zaczynał od przejścia przez wszystkie pracownie, jakie istniały w zakładzie, włącznie z myciem szkła laboratoryjnego dla celów mikrobiologicznych, włącznie z kuchnią pożywek, żeby znać pracę od podstaw, żeby później wiedzieć, skąd mogą wynikać niepowodzenia czy błędy w pracy. Hirschfeld oduczał nas w zakładzie rywalizacji. To jest dziwne, dlatego że w sporcie, w różnych dziedzinach życia ludzie z sobą rywalizują. Tymczasem tam on uczył raczej współpracy. Pracownicy zakładu, pracujący naukowo nad jakimś zagadnieniem, referowali przed całym zakładem, przed kolegami, przed wszystkimi, nad czym pracują i jakie mają trudności. I wtedy wszyscy mieli pomyśleć, a co ja bym zrobił w tej sytuacji, a czego bym spróbował. I to było bardzo pomocne. Różni profesorowie dopisywali się do prac swoich asystentów. Hirschfeld się nie dopisywał. Ja go kiedyś prosiłam o to, że bardzo prosimy, panie profesorze, żeby pan zechciał. Powiedziała, po co? Przecież ja firmuję waszą pracę, bo jest napisane z czyjego zakładu. Jeżeli ktoś przeczyta, że to ode mnie, to po cóż jeszcze ja tam mam figurować? Przecież pani się na tym zna lepiej niż ja, bo pani nad tym pracuje. I to było dla mnie zdumiewające podejście, z którym się w zasadzie gdzie indziej trudno spotkać. Tradycję badań Hirschfelda kontynuuje założony przez niego Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk, do dziś pozostający wiodącym ośrodkiem naukowym w Polsce i na świecie.